Jestem młodą mamą. To znaczy chyba chciałabym być. Nie młodą, jeśli chodzi o metrykę. No, kto by pomyślał? W każdym razie młodą pod względem tego, że Antek, który jest u mnie w brzuchu, ma 20 tygodni. To znaczy miał 7 tygodni temu. Także jest stosunkowo młodym chłopakiem, ale już widziałam jego zdjęcie i wydaje mi się, że jest bardzo przystojny. Chętnie nagram vloga o końcówce ciąży i pierwszych miesiącach życia Antka. No niestety, już trochę was ominęło. Czy w ciąży można jeździć na rowerze? Lepiej zapytaj lekarza, chociaż ja... Radzę sobie doskonale i Antek też jest zadowolony. To jest Antek. Siedzę teraz z moim ulubionym krejzolem na tak zwanym mangolassi. Ale zaraz muszę pojechać na echo serca Antka, żeby zobaczyć, czy wszystko u niego w porządku. Jestem już po badaniu echo serca. Okazało się, że wszystko z serduszkiem Antka jak najbardziej w porządku, więc bardzo się cieszę. I dowiedziałam się również, że echo serca robi się głównie po to, żeby dowiedzieć się, czy rozmiar serca jest prawidłowy, czy jest ono właściwie umiejscowione i czy częstotliwość bicia jest również prawidłowa. A jeśli są jakieś niewłaściwe wskazania, no to wówczas kobieta rodzi w odpowiedniej placówce, w odpowiednim szpitalu, gdzie jest przeszkolony zespół medyczny, żeby od razu temu dzieciątku pomóc na bieżąco. Tak się obłędnie składa, że jestem przeziębiona. No i nic. No i muszę poczekać, aż mi przejdzie. Bo kobietom w ciąży nie przepisuje się lekarstw na przeziębienie, dlatego wkładają czosnek do nosa i wyglądają właśnie tak. Jestem na lotnisku. Lecimy z Antkiem do Grecji. No i pytanie, czy kobieta w ciąży w ogóle powinna podróżować samolotem? No, okazuje się, że jeśli ciąża przebiega prawidłowo i nie jest zagrożona, to nie ma ku temu na szczęście żadnych przeciwwskazań. Ale najlepiej jest podróżować w drugim trymestrze, właściwie nawet w drugiej jego połowie, między 18 a 24 tygodniem, wtedy jest najbezpieczniej. No, trochę niewskazane jest podróżowanie w pierwszych 3 miesiącach, ponieważ wtedy te zmiany ciśnień mogą trochę źle wpływać na kształtujące się organy dziecka. No i na pewno po 34 tygodniu również może się okazać, że to nie jest najlepszy pomysł, bo na przykład można w ten sposób przedwcześnie wywołać poród. Tak wygląda brzuch w 5 miesiącu. W brzuchu siedzi Antonio, mój synek. Przed chwilą byłamy z Antkiem pływać, a właściwie snorkować, bo wzięłam ze sobą maskę i rurkę. Jest październik, więc praktycznie po sezonie. Temperatura wody w miarę okej, ale często wieje tu taki dosyć chłodny wiatr, więc postanowiłam ubrać się w taką oto piankę. Głównie z myślą o Antku. Nakryłam go właśnie takim kaftanikiem, żeby mu było ciepło, bo gdzieś na necie czytałam, że dzieci w brzuszkach nie lubią zimna. No, myślę, że mu się bardzo podobało. Morza szum, ptaków śpiew. Może zostanie nurkiem. Czy w ciąży można się opalać? Przede wszystkim należy skonsultować swoją indywidualną sytuację z lekarzem i zapytać, czy nie widzi żadnych przeciwwskazań oraz ile czasu na słońcu możemy spędzić. Ważne jest na pewno to, żeby używać wysokiego filtra ochronnego. Na pewno przegrzanie nie służy naszemu maluszkowi. Poza tym może spowodować nawet jakieś krwawienie z dróg rodnych, więc przegrzania na pewno na plaży trzeba unikać. Ale jest taki piękny akwen tutaj, przynajmniej ja mogę z niego korzystać i zamierzam się chłodzić regularnie. I wam również polecam nie siedzenie na leżakach tylko i wyłącznie plackiem i opalanie się na heban, tylko jednak zadbanie o to, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Wakacje niestety dobiegły końca, już jestem na lotnisku, odprawiona, zaraz wybieram się do Polski, tylko 2 godziny i wyląduję w Warszawie. No jestem już w Wawie, jeszcze wam pokażę zdjęcia, jak teraz wygląda mój brzuszek. Z 6 listopada, więc całkiem świeże. Żegnam się z wami, cześć!